O, nagrywa się. Nie no, siema wariaty. Jak tam u was? Bo mnie w miarę spoko, powiedzmy. Pogramy sobie w grę, która się nazywa. Czekajcie, to się wszystko dobrze nagrywa? Chyba tak, tak mi się wydaje. Kamera jest z tej strony, bo tu jest inna seria i na tej innej serii mam inne ustawienia. Dawno nie byłem na Berufsie ani ogólnie na tym koncie na PL, bo po prostu. Bo po prostu, no, nawet nie wchodziłem na to konto, bo nawet nie znałem hasła. Nawet nie mam dodatków, jak widzicie, bo mi padły. Dobra, i sprawdzimy coś. Aha, mam, dobra, 2,3 giga. Bo mam coś takiego, że mam, wiecie, mam partycję na dysku. Jednak dużo rzeczy musi być instalowanych z automatu na C. Ja, kupując sobie ogólnie tam i rozbudowując, powiedzmy, swój komputer, nie inwestowałem w ogóle w dysk. I troszkę dysk jest, powiedzmy, kulą nogi w moim komputerze, a co za tym idzie? Patrzcie. Na D mam coś tam miejsca, no to w sumie łącznie to 100 giga mam. Tylko tak naprawdę dużo rzeczy musisz mieć instalowanych na C, właśnie jak Windowsa, albo są niektóre programy, które zainstalujesz tylko na C, albo są programy, które, powiedzmy, no skrakujesz tylko na C. Nieważne. Dobra, wariaty. Co wam mogę powiedzieć? Co porobimy dzisiaj? Ty, nawet nie wiem. Dobra, pójdźmy może sobie na tego, zobaczymy, co na Brutalu się dzieje. Mam jakieś tematy, o których wam powiem. Na Brutalu jesteśmy tutaj. Dostałem jakąś wiadomość od jakiegoś typa. Ciekawe, kim jest ten człowiek, bo ja byłem w jakimś klanie chyba, tak mi się wydaje. Dołączyłem i chyba mnie już wypierdolili. Tak, już mnie wyjebali, bo reaktywuję. Ale ja miałem 36 level, kolego. Dobra, nieważne. Nie będę nad tym płakał. Wejdźmy na Unię może. Zobaczmy, co tam się dzieje. Nic. 8-8. Dobra, on jest na tym, na goplanie. To nic ciekawego. Pary hoter. O, wejdźmy sobie na 2-4-2. Że powoli chyba odnajduję motywację w swoim życiu. To nie jest motywacja we mnie. Jednakże bo rozmawiałem wielokrotnie z wami na ten temat, że czasem ciężko jest ogólnie być tak hardo zmotywowanym i znajdować motywację we własnej osobie. I łatwo jest nam na przykład znaleźć motywację, na przykład, no nie wiem. Jesteście, załóżmy, samotną matką i macie dziecko. I właśnie, powiedzmy, to dziecko może być motywacją. Macie, powiedzmy, ciężką sytuację, na przykład, nie wiem, w pracy, macie jakieś takie, no, dosyć nieprzyjemne życie zawodowe. Jednakże macie, powiedzmy, kochającą dziewczynę i właśnie w takiej kochającej dziewczyny możecie ową motywację do realizowania znaleźć. Chyba ja tutaj nie znajdę nic ciekawego. 3-7? Pójdźmy na tego 3-7 może. Dobra, skaczę po postaciach jak idiota. Może będzie wolne ekspowisko. No i właśnie chodzi mi o to, że bardzo łatwo jest znaleźć motywację w innej osobie. W naszej już tak niekoniecznie, chyba że naprawdę ostro się weźmiecie. Ja przynajmniej nie potrafię znaleźć motywacji w takiej, że o, kim to ja nie będę w życiu, co ja się nie będę realizował. Po prostu jest mi ciężko, ze względu na to, że przez długi okres swojego życia byłem po prostu osobą samotną, a ta samotność mi nie służyła za dobrze. I lubię mieć ogólnie ludzi, którzy otaczają się w moim gronie, którzy są dosyć podobni do mnie. Ludzie, na których można naprawdę polegać, tak? Powiem wam, że dzisiaj to ja przeżywałem naprawdę przeżywam ogólnie schizy w nocy. A mianowicie budzę się po 10 razy i cały czas mam sen z jedną osobą i to powtarza się cały i to cały czas. I nadal jednak to wszystko z mojej pamięci nie potrafi tak naprawdę wyjść. Tak. No, jak sami dobrze wiecie, moje materiały nie są zbyt kreatywne, a mianowicie opierają się praktycznie na tym samym schemacie, mianowicie idę, ekspię, gadam, idę, ekspię, gadam. To nie są te czasy w Margonem, z mojej perspektywy, gdzie miałem rzeczywiście dużo do zaoferowania, gdzie można było bić tytanów, herosów, pogadać sobie z jakimiś ludźmi, bo po prostu już zbyt długo w tą grę nie grałem i dużo rzeczy utraciłem w tej grze. I działa to właśnie w ten sposób.
No, więc jak na razie to co? Chodzę sobie na basen, troszkę tam posłucham sobie muzyki, coś tam postaram się porobić. Jednakże cały czas chcę mieć taki, powiedzmy, naturalny ciąg. Znaczy, w sumie, co, nie wiem, z jakich słów używam. Nie, po prostu cały czas chcę jakby z każdym dniem stawiać nogę trochę dalej, coś tam zrobić, coś tam produktywnego, aby nie było, że jednak ten czas jest stracony i żebym nie patrzył później z tej perspektywy, że to wszystko było gówno warte. W taki naturalny rytm dopiero wpadnę właśnie, jak zacznę pracować. Jednakże jeszcze chwila musi minąć do tego czasu. No, także znalazłem orki wolne, a to nie jest, powiem wam, częsty widok na tym świecie, bo dużo osób po prostu to ekspi. I tak, powiem wam, że poznałem bardzo wartościową osobę, a mianowicie dziewczynę, która ma bardzo podobne podejście do mnie. No jest bardzo piękna. I tak dało mi to do zrozumienia, że można znaleźć osoby bardziej wartościowe od osób, z którymi się było, powiedzmy, no po prostu było. Także jednak są na tym świecie tak naprawdę dziewczyny, które są wartościowe, które mogą tak naprawdę myśleć twardo o świecie i mieć podobne podejście nawet do człowieka takim, jakim jestem ja, czy ktoś inny, którzy są, powiedzmy, jakimiś ludźmi, którzy nie mają takich typowych zachowań jak każdy człowiek, tylko troszeczkę się wyróżniają, jednakże da się poznać takie osoby, tak? Jednakże, żeby podpasować tak naprawdę w 100% pod człowieka, tak jak ja na przykład miałbym znaleźć, czy ktoś inny miałby znaleźć dziewczynę, która by była w 100% jak ja, no to by musiał się naprawdę nagłowić. I prawdopodobnie by nigdy do tego nie doszedł, więc ja uważam, że poznając ogólnie drugą osobę, okej, możesz znaleźć dużo rzeczy wspólnych, tak? I to jest bardzo prawdopodobne, że znajdziecie podobne zainteresowania czy podobne hobby, jednakże będą również i rzeczy, które dzielą te dwie osoby. I pytanie ogólnie, czy te dwie osoby będą potrafiły zaakceptować rzeczy, które was dzielą, czy tak naprawdę. No nie wiem, będą to takie rzeczy, których się nie da przeskoczyć. A jednak są takie rzeczy, których się nie da przeskoczyć, bo powiedzmy, niektóre rzeczy można zaakceptować, wady, tak? Jak właśnie jakieś, nie wiem, lenistwo, powiedzmy i tak dalej, można drugą osobę do tego zmusić, zmotywować i tak dalej. Jednak są na przykład takie rzeczy, których nie przeskoczysz, jeśli jedna osoba ma parcie na dziecko, żeby po prostu wychowywać dziecko, a druga mówi twardo nie. No to wtedy już się robią troszkę schodki. No bo co, kota przygarniesz? Ale chyba już kiedyś mówiłem dosłownie na tym samym przykładzie, ale to jest tak naprawdę prawda, no bo wiecie. A, właśnie, bo gadałem o tym, że trzeba by było kupić kamerkę, bo moje materiały nie są. Oj, wygraj zaproszenie. Może sobie wygramy zaproszenie. Jak wziąć udział? Konkurs możliwe wygranie zaproszenia na jeden z wielu światów, którzy. Praca, praca, praca literacka. Brak wymagań. Świat Helios. Nie ma destiny. To pierdolę. Nie chce mi się tak naprawdę robić żadnych konkursów, wiecie? Nie chce mi się. Po prostu mi się nie chce. To już nie te czasy, że zależy mi na tym, żeby grać na jakimś świecie, żeby dostać zaproszenie. Jednak już jestem człowiekiem, który ma trochę lat i tak naprawdę traktuję tą grę troszkę inaczej. Ale dobra, właśnie o tym mówiłem, że chętnie bym kupił sobie kamerkę. Jeśli możecie mi polecić, jaką fajną kamerę mógłbym sobie kupić, żeby po prostu wyjść na dwór, pogadać, pokazać swój piękny ryjek i poopalać się w słońcu, to możecie mi to śmiało powiedzieć, bo uważam, że takie materiały mogłyby być dużo bardziej akceptowalne niż materiał, gdzie chodzę sobie, zabijam potworki i tak naprawdę nie wnoszę jakoś bardzo dużo do samej rozgrywki. Więc wiecie. No ale co, jesteśmy na Berufsie, po ekspie sobie. Znaczy, wiecie, chodzi mi o to, że ja nie mam też w ogóle motywacji w tej grze, bo no kurwa, już zbyt długo ogólnie siedziałem w tej grze i ten czas troszkę może uważać mi się za stracony. Jednakże takie, no nie wiem, wejście, nagranie to jest troszkę inna sytuacja. Czy ja byłem na Tarchunie? Byłem chyba i biłem Quaitla, albo nie biłem.
No, więc co, mogę sobie skakać pomiędzy postaciami, nie wiem, może raz na jakiś czas ubiję jakiegoś Herosa, Tytana, ale tak naprawdę, no, są ludzie, którzy mogą zaoferować dużo więcej. Ja kiedyś w tej grze mogłem zaoferować dużo więcej, tak naprawdę, jak, nie wiem, zabicie solo orlicy, czy zabicie solo królika i uważam, że to było na przykład jakimś takim kamieniem milowym i pokazaniu, że da się pokazać coś wartościowego w tej grze. Znaczy wartościowego, no to nie jest może wartościowe, bo wartościowe to może się okazać moje gadanie, ale bardziej ciekawe, tak? Bo jednak dużo ludzi na przykład nie. No zależy, no nie wiem, jak możecie sobie posłuchać, jak ja pierdolę, to możecie sobie posłuchać typa, który pierdoli, ale nie gra w głupią grę i zabija potworki, tylko po prostu pokazuje, nie wiem, jak burgera je, czy jakieś takie inne sytuacje. A wydaje mi się, że chyba tą drogą pójdę, bo no kurwa, jestem za stary na tą grę i tyle. Ja nie powinienem w tym wieku grać w taką grę i dla mnie to już zgorszenie było, jak grałem, jak miałem 18 lat, jeśli grałem w tą grę. No, ale wiecie. Co jeszcze mógłbym powiedzieć? Wczoraj tak naprawdę rozmawiałem z pewną osobą na pewien fajny temat i chodzi mi o to, że dużo ludzi w życiu obiera tak naprawdę, znaczy, bo świat poszedł w jakimś takim, powiedzmy, kierunku, który nie do końca jest, powiedzmy, dla mnie fajny. I dużo ludzi może być po prostu takim jak reszta świata, czyli po prostu nie mieć serca, nie kierować się tak naprawdę jakimiś moralnymi, tak naprawdę zasadami, może krzywdzić drugiego człowieka i będzie miał łatwiej w życiu. Będzie miał łatwiej w życiu, bo dzisiaj w życiu nie są akceptowalne takie cechy jak na przykład empatia, jak dobroć, jak pomoc drugiemu człowiekowi, tylko tak naprawdę, a żyjąc już bardziej w większym mieście, gdzie tak naprawdę liczy się kariera, liczy się pieniądz i są różne inne wartości. To człowiek, który jest tak naprawdę, no nie, moralnie dobry i tak dalej, to ma strasznie pod górkę, tak? I pytanie właśnie, czy człowiek, który taki jak ja, czy inny młody człowiek ma wybór iść drogą, która będzie łatwiejsza i będzie, powiedzmy, drogą na skróty, czy jednak wybrać drogę dłuższą, która tak naprawdę będzie może drogą dużo bardziej wartościową i będzie na końcu tej drogi może tak naprawdę stać coś ładnego, coś pięknego i w ten sposób można ukształtować charakter, że de facto będzie się dobrym człowiekiem, będzie się potrafiło otaczać ludźmi naprawdę dobrymi, którzy będą ci życzyli dobrze. Jednak no, kierunek, w jakim poszedł świat, czyli właśnie internet, a nie mówię, że internet jest czymś albo moralnie dobrym, albo moralnie złym, tylko tak naprawdę chodzi mi o to, jak dany człowiek wykorzystuje, powiedzmy, internet, tak? Bo siedząc w internecie możecie się dużo rzeczy nauczyć, możecie przestudiować, nie wiem, możecie tak naprawdę dużo rzeczy, możecie poświęcić ten czas produktywnie, możecie się nauczyć, nie wiem, programowania, możecie nauczyć się robić, nie wiem, załóżmy, kupię takie, no daję takie przykłady bardziej z mojego otoczenia, tak? No ale wiecie, o co chodzi. Możecie się nauczyć, nie wiem, albo programowania, grafiki komputerowej, albo cokolwiek, jeśli was to jara oczywiście, tak? I ten czas, który będziecie mieli spędzony, czy to nawet tą godzinę, czy 2 godziny dziennie przy komputerze, to może wam, powiedzmy, przynieść w życiu jakieś owoce, tak? Czy to nawet publikacja jakichś materiałów na właśnie na jakimś serwisie, bo i po takim na przykład dniu, kiedy na przykład się czegoś nauczycie, czy zobaczycie, że ludziom to się podoba, możecie być naprawdę z siebie dumni. O, właśnie, powiem wam, że założyłem TikToka. Mój TikTok się nazywa, już wam mówię. Tyk, 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 tyk. Nie, po prostu założyłem sobie TikToka dla beki. Widząc, że to jest ogólnie popular. Oto jest mój TikTok. Śpiewam sobie jakieś głupie piosenki. Ja nie puszczę wam tych piosenek, bo zapewne prawa autorskie by się bardzo do mnie przepierdoliły. I właśnie. Co kierowało mną, że założyłem TikToka? No nie wiem, po prostu ja lubię śpiewać, tak? Lubię sobie gadać, lubię śpiewać i pomyślałem sobie, no spoko, jeśli mogę sobie śpiewać i na YouTubie, i na TikToku zrobić jakiś krótki materiał, gdzie śpiewam sobie jakąś piosenkę i pokazuję ludziom, jak to śpiewam. I jeśli jakiemuś człowiekowi się to spodoba, no to czemu nie? Powiem wam, nie warto na pewno robić jednej rzeczy. Jeśli na przykład was jara coś takiego jak, nie wiem, muzyka, jakieś materiały i tak dalej, no to raczej nikt nie, na świecie nie robi czegoś takiego, że robi vloga
i daję go do szuflady jako album. Tylko dzisiaj właśnie korzystając z tego internetu możecie się takimi rzeczmi dzielić, czy to właśnie postrzeżeniem, czy to właśnie głupim gadaniem, bo po prostu drugiemu człowiekowi może się to spodoba. Może drugi człowiek to uszanuje, zrespektuje i wiecie, o co chodzi, nie? No. Ale jak zobaczyłem ogólnie na te materiały na TikToku, to... No nie, no... No nie. Po prostu, no nie. I tak. Ja ogólnie lubię ludzi, którzy się wyróżniają. A jeszcze bardziej lubię ludzi, którzy się wyróżniają, a jeszcze w moim kontekście, czyli idą powiedzmy w takim kierunku co ja troszkę, to już naprawdę ich lubię. Jednak takich ludzi, którzy są bardzo podobni mnie, jest dosyć mało. I ja mam... Jeśli miałbym być taki bardzo wybredny ogólnie, czy to względem dziewczyny, czy to względem ogólnie ludzi i tak dalej, to... To byłoby ciężko. Bardziej chodzi o dziewczynę, tak? Jeśli bym miał tak naprawdę w 100% podpasować, żeby mi podpasowała, no to... Może by się znalazło jakieś bliskie, powiedzmy, tego ideału, ale byłoby ciężko. Brzuch mnie boli ostatnio. Kurwa, brzuch mnie boli. No. A. Wiecie sami przez co. Albo nie wiecie, albo nieważne. I tak to sobie żyję, tak to sobie gram teraz, tak to sobie mogę pogadać. I tak to jest ogólnie fajnie. Ja na przykład zwracam, tak powiem wam szczerze, jeśli jest coś takiego, na co na przykład ludzie zwracają uwagę, kiedy pierwszy raz patrzą na dziewczynę, to niektórzy powiedzą, nie no, ja tu na dupę patrzę, ja tu na cycki patrzę. Jednak tak naprawdę, no okej, okay, no co, nawet pójdziesz się z nią przeruchać i co, i tyle. Jednak są rzeczy, które, nie wiem, mogą ci zostać bardziej zapamiętane w pamięci, może zapaść w pamięci, jak na przykład, nie wiem, no kolor oczu, tak? I naprawdę to już nie jest bardziej takie płytkie patrzenie na kobietę przedmiotowo, tylko po prostu, no nie wiem, mogą ci się oczy spodobać, tak? I oczy się mogą tak ci spodobać, że się, no kurwa, zakochasz i tak dalej. Albo, no nie wiem, możesz zwrócić uwagę na paznokcie, które ma, na włosy. Dużo rzeczy może się tak naprawdę podobać, tylko proszę was, nie patrzcie na dziewczynę tak, że o, ma fajną dupę, ma fajne cycki. Chociaż tak naprawdę... To najlepiej w ogóle patrzeć na kobietę bardziej pod pryzmatem charakteru, a wygląd brać drugorzędnie. Bo chyba sami dobrze zdajecie sobie z tego sprawę, że no okej, okay, nawet się ożenisz w przyszłości z taką dziewczyną, ona ci się będzie podobać i tak dalej, ale będzie miała chujowy charakter. I co? Charakter może nie przeminąć, tak? Charakter może się nie zmienić, ale wygląd już się raczej zmieni. Pytanie, czy ten wygląd zmieni ci się na taki obraz, który ty byś chciał, czy zmieni ci się ten obraz na taki, którego byś nie chciał. I tyle. A, wiecie co? Ostatnio dużo, znaczy ostatnio, no, powiem wam szczerze, że przez całe moje życie dużo ludzi mi mówiło, że mam ogólnie fajny głos i że ej, Dominik, weź ty, idź do radia, pracuj i tak dalej. Powiem wam nie, niekoniecznie, bo... Jak na przykład, nie wiem, ludziom, którzy się powiedzmy na tym nie znają i pomyślą, że ja mam dobry głos, to sprawdźcie sobie ludzi, nawet z YouTube'a, którzy uważacie, że mają jeszcze lepszy głos ode mnie. To uwierzcie mi, że ci ludzie z YouTube'a okaże się, że mają chujowy głos, bo są ludzie, którzy tak naprawdę pracują w radiu i tak dalej. I zobaczcie tak naprawdę najlepszych ludzi, którzy pracują w radiu, czy po prostu korzystają ze swojego głosu, tak? To... jest wyższa poprzeczka. Jednakże nie mówię, że od razu się trzeba poddawać, bo jeśli bym chciał coś z tym zrobić, to oczywiście mógłbym, nie wiem, no i może się okazać, że jestem jakimś nieoszlifowanym diamentem i mógłbym coś z tym zrobić, jednakże nie chciałbym pracować tak przez 8 godzin cały czas, używając tylko i wyłącznie swojego głosu, bo po prostu bym się w tym nie odnalazł. Ja na pewno w życiu nie chciałbym... Dobra, nie wiem, pójdziemy sobie na jakiegoś berufsika albo na jakieś inne... Ja w życiu nie chciałbym łączyć hobby z pracą, bo jeśli bym tak połączył to wszystko, to wtedy hobby zostałoby mi tak obrzydzone, że nie lubiłbym swojej pracy, a tego bym nie chciał. Dobra, wiecie co, może cięcie zrobię małe. Wiecie co wam powiem, że chyba moje nastawienie do czegoś takiego, czego nigdy w życiu nie lubiłem ani nie tolerowałem, troszkę się zmieniło, a mianowicie mówię o tatuażach. Wiecie, ja też troszkę żyłem w takim przeświadczeniu, że o, że to się kojarzy z więzieniem i tak dalej, no okej, ale nie jesteśmy w średniowieczu i zacząłem patrzeć na to troszkę inaczej. Tylko
Sam możliwe, że w życiu bym zrobił sobie tatuaż, tak? Tylko chodzi mi o to, jak ja patrzę ogólnie na tatuaże ludzi i one się nie wyróżniają dosłownie niczym. One są tak naprawdę oklepanym, powiedzmy, obrazkiem, pętelką czarną, która ma głupi napis, a możecie zrobić tatuaż, który się będzie czymś, powiedzmy, wyróżniał. Nie mówię, że ma być kolorowy i tak dalej, a ma być po prostu subtelny i ładny. I da się coś takiego zrobić, jednakże jeśli już nawet ktokolwiek z Was by chciał robić tatuaż, to proszę Was o jedno. Weźcie pod uwagę jedną rzecz. Nie oszczędzajcie na tym, ze względu na to, że możecie oszpecić tylko i wyłącznie swoje ciało, jeśli okaże się, że zrobicie chujowy tatuaż. A usunięcie tatuaża kosztuje raczej więcej od samego jego zrobienia. Więc no, nie spodziewałem się, że ogólnie poznam osobę, która zmieni moje nastawienie względem tatuaży. I to tak bardzo na plus, bo nigdy mi się to jakoś nie podobało. Jednak zobaczyłem tak naprawdę, że, no nie wiem, takim małym gestem, tak? Takim malutkim możecie się troszkę wyróżnić, pokazać troszkę swoją osobowość. Jeśli oczywiście to nie jest takie bardzo mainstreamowe i oklepane, to czemu nie? Jeśli osoba to lubi, mi osobiście by to już nie przeszkadzało teraz tak bardzo. Do piercingu jeszcze raczej bym się nie mógł przystosować. Ale kto wie, może w przyszłości tak. Po prostu ja nie miałem dużo styczności z ludźmi, którzy mają, powiedzmy, albo tatuaże, albo mają piercing, i dlatego też może troszkę nie mam zdania i dlatego troszkę traktowałem to wszystko z dystansem. Tak jak, no nie wiem, równie dobrze ja mogę nie mieć doświadczenia z koniami. Ja na przykład konie, nie lubię koni, bo to są zwierzęta, znaczy no nie, bo są zwierzęta, bo srają, bo są duże i wiecie, o co chodzi. Ja mam czasem głupie przykłady, co? No mam, no a co będę kłamał? Dobra, wiecie co, wariaty? Ja chyba zaraz będę się z wami żegnał. Dobra, jak możecie, to powiedzcie mi ogólnie, dajcie mi jakieś może linki do tych kamerek, albo po prostu mi napiszcie modele, gdzie tanim kosztem mógłbym utrzymać jakiś fajny efekt, wyszedłbym na dwór, pokazał wam coś fajnego, przeszedłbym się, zająłbym fajnie czas, pogadał, zrobiłbym to samo co na Margonem, podjął jakieś fajne tematy, zrobił parę katów, poszedł kurwa do jakiegoś głupiego maka, pochwalił się i no nie wiem, by to może jakoś fajnie po prostu wyglądało. Możliwe, że znalazłbym tak naprawdę jakąś zajawkę na jakiś fajny temat, może bym prowadził coś takiego. Może bym kebaby oceniał wszystkim w siedcach. Nie no, ale wiecie o co chodzi. Super sprzedawca, gdzie jest super sprzedawca? Nie. A, tu był. Nie, to jest fajny dodatek, bo sprzedaję wam wszystko. Czego nie potrzebujecie? Gorzej, jeśli czasem czegoś potrzebujecie. Ej, właśnie, były tematy odnośnie margonem.com i różnicy na margonem.pl. Ja o tym kiedyś chyba gadałem i są jakieś materiały z tego, ale jak jakiś widz chciał, to mogę o tym opowiedzieć pokrótce później. Ale nie dzisiaj. Dobra, także jak coś, to trzymajcie się, siema.